12 marca w wieku 66 lat odszedł od nas Terry Pratchett. Człowiek, który napisał ponad 70 książek. Autor znany przede wszystkim z serii Świata Dysku. Terry Pratchett, czyli mój ukochany autor. Autor, którego czytałem, którego kolekcjonowałem przez ponad połowę swojego życia i który na to życie miał naprawdę przeolbrzymi wpływ. O jego śmierci dowiedziałem się jako jeden z pierwszych i bardzo to mną wstrząsnęło, mimo że jakby na nią się zapowiadało już od jakiegoś czasu. Terry od chyba 2007 roku walczył z dość poważną odmianą Alzheimera, więc było wiadomo, że prędzej czy później ten koniec nastąpi. Nastąpił jednak zbyt szybko dla mnie, zbyt szybko dla wszystkich jego czytelników i myślę, że też zbyt szybko jak dla niego samego. Nie spodziewałem się, że ta śmierć aż tak bardzo na mnie wpłynie. Zazwyczaj jak się dowiadujemy o śmierci kogoś sławnego, kogoś znanego, no to jest tak, no spoko. Jakby no trudno, ale życie, nie? A tutaj jakby okazało się, że ta śmierć miała dla mnie dość osobisty wymiar, jakby po prostu umarł ktoś, kogo bardzo dobrze znałem, no, co poniekąd jest prawdą. Znałem go, choć nie znałem osobiście, ale znałem jego poglądy, znałem jego humor. Przez jego książki poznałem go jako osobę bardzo dobrze. Moja przygoda z Pratchettem rozpoczęła się dość wcześnie, bo już w drugiej klasie podstawówki, czyli miałem wtedy 8 lat. Kiedy to przeczytałem dwie pierwsze książki pożyczone gdzieś od kolegi na wakacjach, na obozie, jedno to na pewno było równo umagicznienie, drugiego nie pamiętam tytułu, jednak byłem jeszcze na to za młody, żeby zrozumieć, o co tak naprawdę mu chodziło. Przeczytałem, trafiły do mnie i zapomniałem. Pratchett wrócił do mnie 2 lata później, kiedy byłem w 4 klasie w dość niecodziennych okolicznościach. Wiecie na pewno, że ja jestem muzykiem, więc byłem w szkole muzycznej i w trakcie grania jednego z koncertów w ramach podziękowania dla całego zespołu przygotowana była po prostu pula książek. I każdy z tej puli książek dostawał jakąś jedną. No, to było zupełnie przypadkowe, zupełnie losowe. No i słuchajcie, jak po prostu w kiepskim filmie mi trafił się Pratchett. Trafiło się Carpe Jugulum. I od tego momentu, od przeczytania tej książki, którą już zrozumiałem, to był już ten etap, że naprawdę dotarła do mnie ta wyjątkowość, ta prześmiewczość całej serii. Zrozumiałem więcej kontekstów. Od tego momentu moja przygoda z Pratchettem, moja przygoda ze Światem Dysku naprawdę wybuchła z taką siłą, że w tym momencie posiadam już pełną kolekcję Świata Dysku na swojej półce. Pratchett działał na mnie przez to całe moje życie, od tej drugiej klasy podstawówki, a szczególnie od tej 4 klasy podstawówki aż do teraz. Czyli można powiedzieć, że w trakcie swojego ponad 20-letniego życia 13 lat z tego spędziłem z Pratchettem i to jest naprawdę kupa czasu. Terry Pratchett stał się dla mnie takim mentorem. Może nie do końca sobie zdawałem z tego sprawę, ale jego książki, jego przede wszystkim olbrzymi dystans do wydarzających się rzeczy, dystans do życia, dystans do otaczającej rzeczywistości pozwoliły mi przejść przez mniej lub bardziej trudne momenty swojego życia. Zawsze właśnie z takim pozytywnym nastawieniem, które zostało mi do dzisiaj. Właśnie z tym takim, powtarzam się, ale z tym takim zdrowym dystansem, z patrzeniem na życie z pewnej odległości, widzenie tego jako trochę i większą całość czegoś. Mimo że jego poglądy nie zgadzały się z moimi, Terry Pratchett był
ateistą, można powiedzieć nawet, że trochę wojującym ateistą, generalnie wyśmiewającym się z religii, i to nieraz w swoich książkach dawał temu wyraz, ale nie był ateistą niebezpiecznym. Miał swoje poglądy, propagował je, ale nigdy nie był wrogo nastawiony do religii. Raczej była to taka trochę śmianie się pod nosem z różnych wierzeń, co też w jego książkach bardzo dobrze widać. To mi w jego książkach zupełnie nie przeszkadzało, wręcz przeciwnie. Pozwalało skonfrontować moje poglądy na religię, na wiarę, z tymi jego poglądami, z poglądami z tej drugiej strony. Trwała tutaj między nami taka trochę wymiana argumentów, trochę dyskusja. Dużo osób pyta się o świat dysku, o jego przyszłość jako serii książkowej. Już od jakiegoś czasu Terry miał świadomość, że jego życie się powoli kończy. I przekazał całą spuściznę świata dysku swojej córce, która również jest pisarką, która jest bardzo mocno w tym świecie. Więc świat dysku pewnie się nie skończy, oczywiście. To już nie będzie to samo. Ja jestem osobiście bardzo ciekawy, jak ona sobie z tym poradzi. Ale wiele części świata dysku, już tych nowszych, jeżeli głębiej się wczytamy poza okładkę, pisze, że copyright by Terry and Lynn Pratchett. Czyli ona już od jakiegoś czasu uczestniczyła w tym procesie powstawania i myślę, że sobie poradzi. W Polsce to jeszcze nie koniec tego oryginalnego świata dysku. Została jeszcze jedna czy dwie książki, które są w redakcji. Jeżeli można mówić o czymś takim jak pozytywny wpływ śmierci Pratchetta, ja wiem, że to strasznie brzmi, ale chodzi mi o to, że teraz może powstać taki boom na Pratchetta. Po prostu zostaną wznowione jakieś jego prace, które teraz były bardzo trudno dostępne. Może pojawi się więcej tych około światodyskowych książek, albumów, czyli coś, co dla każdego fana, takiego jakim ja jestem, naprawdę dużo znaczy. Jeszcze a propos takiego boomu, obserwowałem ten boom również na Facebooku, gdzie kiedy informacja o jego śmierci się rozprzestrzeniła, nagle mnóstwo osób, które nawet w życiu bym nie wymyślił, że mogą mieć do czynienia z Pratchettem, których o to w ogóle nie podejrzewałem, pisało, jak on dla nich jest ważny, które książki uważają za najlepsze i jaka to jest wielka strata. Szerokim echem odbyła się ta jego śmierć. Wiele osób o nim pisało i ja czułem, że też muszę coś zrobić. To jest też taka forma autopsychoterapii, po prostu poradzenia sobie z tym. To był naprawdę 13 lat wspaniale przeżytego życia, gdzie te książki Terry'ego zawsze się gdzieś w tle przewijały. Czasami częściej, czasami rzadziej. Świat dysku jest to taka jedna z niewielu serii, właściwie chyba jedyna, której każdą książkę przeczytałem po 3, 4, 5 razy. Niektóre naprawdę swego czasu znałem prawie na pamięć. Były czytałem po 10-11 razy. Były takie etapy, kiedy miałem jakby trochę przerwę, eksplorowałem inne obszary literackie, jak na przykład Murakamiego czy Kosika, i bardziej w to wchodziłem, ale zawsze ten świat dysku był obecny, zawsze do niego powracałem i patrząc na tą taką moją rosnącą kolekcję, która się przestawała już mieścić na półkach, wiedziałem, że rzeczywiście to jest coś ważnego. To jest coś, co zawsze będzie miało na mnie wpływ. To wszystko dzięki tej jednej osobie. Tej jednej osobie, której już tu z nami nie ma. Jest taki piękny obrazek, który ustawiłem sobie na profilowe na Facebooku, na profilowe na Skamera Wśród Książek, który wam teraz pokazuję, czyli Terry Pratchett grający ze śmiercią w szachy. No cóż, tą partię przegrał.